Dziś w Multidufan nie tylko apetyczny, ale także niesamowity challenge. Zostańcie z nami, bo zapowiada się niezła zabawa. Jaka piękna fontanna czekoladowa. Tak, ale czy naprawdę to wszystko? Chcę dodatkowych smakołyków. Super, teraz jestem szczęśliwa. Ekstra, możemy zjeść pyszny obiad. Świetnie, jestem naprawdę bardzo głodna. Stop, jest jeden poważny problem. Jedzenie burgera z czekoladą, no nie jest zbyt smaczne. Tak. Kate, może najpierw ty spróbujesz, a potem my. Dobra, mam nadzieję, że to dziwne połączenie okaże się pyszne. Wow! Spójrzcie, zwykły burger w jednej sekundzie zamienił się w słodkiego burgera. Teraz jest w połowie zrobiony z żelków. Ma też owoce. To jest takie dobre. Daj mi spróbować. Wygląda zachęcająco. Nie ma mowy, masz swojego burgera, więc mi nie przeszkadzaj. Chcę się sama nacieszyć tymi pysznościami. Chodź tu, mój malutki. How sweet! Oh my god! Wow! Ojej! Zamierzam zanurzyć mojego burgera w czekoladzie. Mam nadzieję, że będzie smakować jeszcze lepiej. Co? Teraz jest pokryty lodem. To niesprawiedliwe. Jak ja mam go teraz zjeść? No nijak. Wyrzuć go. Nie można jeść lodu. Jestem pewna, że dzięki czekoladzie mój burger będzie smakował o wiele lepiej. Co tak śmierdzi? Fu, niedobrze mi. Co się stało? Dlaczego mój burger jest pokryty śmierdzącym serem? To jest obrzydliwe. Zobaczymy, jak ty go zjesz. Może tylko zapach jest ohydny. O nie, smakuje jeszcze gorzej. Fu! Obrzydlistwo. Harry Potter ci tego na pewno nie wybaczy. Zgadzam się, to okropne. Jakoś tu ciemno. Myślę, że nadszedł czas, aby to zmienić. Hurra, niebieskie czekoladowe cukierki. A ja dostałem makaroniki. Wyglądają pysznie. Dlaczego wy macie smakołyki, a ja ostrą niebieską papryczkę? No to niesprawiedliwe. A ja uważam, że wszystko jest sprawiedliwe. Myślę, że moje słodycze będą naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Nie chcę pobrudzić rąk, więc coś wymyśliłam. Będę je zasysać tą rurką. Zobaczcie, jakie to łatwe. To świetna zabawa, a moje ręce są czyste. Ale pyszności. A w środku ma nadzienie. Super. A ja sobie pomyślałem, że skoro masz tak dużo słodyczy, no to możesz się z nami podzielić. Jeszcze czego? Zabieraj ręce od moich cukierków. Au, to boli. To nie ja powiedziałam. Haha, Bella dostała po głowie, a ja zdążyłem zwędzić cukierka. Mam szczęście. No to teraz nadszedł czas, aby spróbować makaroników. Wygląda, jakbym miał siniaki. Jess, to nasza szansa. Zjedzmy wszystkie makaroniki, zanim Zak je zobaczy. Genialny pomysł. Ale one są dobre. Ale niezła zabawa. Ej, gdzie są moje makaroniki? Nie wiemy? To z pewnością nie nasza wina. Ktoś je ukradł. Ktoś? Dlaczego więc wasze usta są takie niebieskie? Złodziejki. Dobra, chociaż spróbowałem. No dobra, Bella, twoja kolej. Mam nadzieję, że to nie są prawdziwe papryczki, tylko żelki. Czas to sprawdzić. Jak? Słodkie żelki? Czy ostra papryczka? To... A, to nie są żelki! A... Ojej! Bezpłatny pokaz! Okej. Super! Podobało mi się.
Chyba mi lepiej. I'm waiting. Dziewczyny, dlaczego jesteście takie smutne? Zaraz będziemy jeść różne smakołyki. Masz rację, mam arbuza. Tak, tylko że nie dostałem żadnego smakołyku. Mam rybę. Oh, no. A ja tort. Taki duży i taki ładny. A ja nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję mojego arbuza. Jak pozbyć się tej zielonej skórki? Wiem. A ja! Wow, to dopiero moc. Patrzcie, mam żółtego arbuza. Czy kiedykolwiek takiego widzieliście? Myślę, że to naprawdę fajne. Pewnie smakuje nawet lepiej niż czerwony. Zaraz sprawdzę. O tak! Pyszności! Jest taki słodki i soczysty. Jestem zachwycona. Niestety mam górę pestek w ustach. Muszę się ich jakoś pozbyć. Ej, co ty na mnie naklejasz? Do czego to służy? Do zabawy. Wygląda na to, że zaraz zacznie się ostrzał. Ale jazda! Tak, naprawdę zabawne. Kiedy najpierw strzelają do ciebie z pestek, a potem musisz zjeść całą śmierdzącą rybę. Smacznego, Andy. Nie, nie będę tego jadł. Wygląda to wręcz obrzydliwie. Mam już dość! Ała! Co za uparta ryba. Zasady mówią wyraźnie. Trzeba zjeść wszystko. Wszystko oprócz śmierdzącej ryby. Mam nadzieję, że przynajmniej nie zwymiotuję. Fu, ohyda. Nie mogę wziąć więcej niż jednego kęsa. Naprawdę, mam już dość. No w końcu nadszedł czas na moje ciasto. To jest takie dobre. Nie macie nawet pojęcia. Jest taki słodki i pyszny. Skoro jest taki pyszny, to dlaczego jesz go tak powoli? Tak będzie lepiej. Teraz widać, jak ci smakuje ten tort. Ej, ale za co? Przecież do twarzy ci w różowym. Tak? No w takim razie dziękuję. Jakie to pyszne. Dziewczyny, tu jest znowu tak ciemno. Zmieńmy kolory. Wow, ogromna fioletowa guma balonowa. A ja mam długie cukierki. I tylko ja mam całą górę paskudnej, fioletowej cebuli. To niesprawiedliwe. Nie martw się, będziesz miał czas, aby pogodzić się ze swoim losem, podczas gdy ja zjem wszystkie swoje smakołyki. Są takie długie i na pewno pyszne. No to próbuję. Au! Uważaj! To był wypadek. Po prostu, kiedy jesz tak dobre rzeczy, nie zwracasz uwagi na nic innego. Zak, teraz twoja kolej na zjedzenie cebuli. No zaczynaj. O nie, mam złe przeczucie. No dobra, dziewczyny, zaczynam. O mój Boże. To dopiero prędkość. Nie dam rady. Nigdy więcej nie zjem cebuli. To straszne. Fu, dlaczego jestem w ten sposób karany? Masz, weź chusteczkę, nie płać już. Dzięki. Czuję się trochę lepiej. No to nadszedł czas na moją wielką hubę-bubę. Chcę ustanowić dwa rekordy. Najszybsze jedzenie gumy i największy balon. Myślę, że mi się uda. Całkiem możliwe. Naprawdę szybko ci idzie. Jak ty w ogóle mieścisz tyle w ustach? To jeszcze nie wszystko. Teraz czas na ogromnego balona. Cool. Kurczę, jeśli on pęknie, no to wszyscy będziemy w gumie. Musimy szybko założyć kombinezony ochronne. Jak? Fajnie wyszło, co nie?
Tak, ale teraz jesteś cała w gumie. Jess, przybij piątkę. Pomysł z kombinezonem ochronnym był genialny. Subskrybuj nasz kanał MultiDoFan, aby nie przegapić kolejnych równie ekscytujących challenge'y. Będzie jeszcze ciekawiej i smaczniej.